Orszak Trzech Króli to największe jasełka odbywające się na świeżym powietrzu, a aktorem grającym w tym niecodziennym przedstawieniu może stać się każdy, kto dołączy do orszaku. Wałbrzyski Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta już po raz szósty. Uczestnicy zgromadzili się pod Wałbrzyską Kolegiatą, aby kolorowym korowodem przejść do rynku na spotkanie z Herodem. Oto marszałek dworu. Jakie wieści dla mnie przynosisz? Panie i królu, władco miłościwy, oto z dalekiego wschodu, mimo trudu i zachodu, trzej królowie przyjechali, bo śliczną gwiazdę ujrzeli, która narodziny syna królewskiego zwiastuje. Witam, witam was, królowie! Niechaj każdy z was mi powie, jakież to sprawy do mnie was tu wiodą? Witaj, królu Herodzie. Czy ty wiesz, gdzie jest nowonarodzony król? Ja ujrzałem jego gwiazdę na wschodzie. Idę za światłem. Idźcie do Betlejem. Wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, powiedzcie mi, abym i ja mógł mu oddać pokłon. Herodzie, bogactwo to ułuda. Nie zatrzymuj mnie. Szukam pokarmu, który nasyci na wieki. Patrzcie, jak króla Heroda twarz pobladła, jakby zobaczył piekielne widziadła, jak się w swej dumie i pieni i złości na tę wiadomość od królewskich gości. Zawieja mi bez nadziei złota Jerozolima, a w biednym Betlejem pani syneczka w grocie powinna. Zima się ludzi trzyma, złote denary wszędzie, bieda straszna w Betlejem, tam tylko pan przybędzie. Do szoty, do szoty wszyscy, kto chociaż prawnie ręce, starami, 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 gdy oddajano se. Następnie ulicą Gdańską trzej królowie wraz ze swym orszakiem przeszli na plac Magistracki, gdzie u stóp ratusza rozbrzmiewały kolędy. Organizatorzy orszaku zadbali, aby każdy uczestnik oprócz symbolicznej korony otrzymał także śpiewnik. Tak zaopatrzeni wędrowcy udali się do celu swej wizyty, czyli do amfiteatru na placu teatralnym, gdzie stanął żłóbek, a uczestnicy mogli pokłonić się symbolicznie nowonarodzonemu Jezusowi. Tu także odbyła się pozostała część uroczystości, czyli jasełka oraz koncert kolęd i pastorałek. Życzenia mieszkańcom Wałbrzycha złożył prezydent miasta, a organizatorzy podziękowali wszystkim współorganizatorom orszaku. Każde uczestniczące w przedstawieniu jasełkowym dziecko otrzymało słodki prezent, a laureaci konkursu szopkowego otrzymali nagrody.